zabawa, rywalizacja i możliwość gry na profesjonalnym stadionie przed żywiołową publicznością. W ten weekend na arenie Lublin odbyła się druga edycja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej chłopców Duńczyk Cup. W zawodach rywalizowało 12 zespołów piłkarzy urodzonych w 2005 roku. Do Lublina przyjechały Slovan Bratysława i Karpaty Lwów oraz drużyny z najlepszych akademii piłkarskich z całej Polski. Każdy zespół rozegrał 11 spotkań na murawie Areny Lublin. Chłopcy oczywiście krzewią swoje walory sportowe, ale jednocześnie integracja młodego środowiska piłkarskiego, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy trenerami, pomiędzy zawodnikami, dobra zabawa. Zaczynaliśmy w minorowym nastroju po wczorajszych ulewach, teraz wychodzi nam słońce. Także nic dodać, nic ująć, super majówka na arenie. Młodzi piłkarze pokazywali wysokie umiejętności, a w ich grze nie brakowało zaangażowania. Chociaż wynik jest sprawą ważną, trenerzy podkreślali, że w tym wieku liczy się głównie rozwijanie pasji i dobra zabawa. Nie mogliśmy się doczekać, przyjeżdżając tutaj do Lublina. Warunki są świetne, chce się grać na takim stadionie tym bardziej. Bardzo ciekawe zespoły, dobra rywalizacja na dobrym poziomie, więc tym bardziej chcemy w takich turniejach brać udział. W turnieju, podobnie jak w zeszłym roku, najlepsza okazała się Akademia Piłkarska KGHM Zagłębie Lubin. W zeszłym roku radosna piłka dziecięca. Fajnie, że wygraliśmy, a w tym roku już z szacunkiem do przeciwnika, bo wszyscy zrobili takie postępy. Oprócz tego, że technika się poprawiła, użytkowa zawodników, no to dochodzą już takie elementy jak fizyczność, cechy wolicjonalne, myślenie na boisku, nawet trochę taktyki już tutaj było fajnej. Drugie miejsce zajął Lech Poznań, a trzecie Lechia Gdańsk. Najlepiej z zespołów z Lubelszczyzny zaprezentował się Motor Lublin, który ukończył turniej na 5. miejscu. Z grupy Motoru Lublin rocznika 2005 naprawdę się spisali fenomenalnie. Przegrali tylko jeden mecz, zdobyli 18 punktów, bardzo fajnie graliśmy w piłkę, naprawdę same plusy. Drużyny fajne, fajnie mi się grało i było dobrze. Szkoda, że ostatni mecz zremisowaliśmy, ale mogło być lepiej, ale też jest dobrze, zajęliśmy miejsce jedno z najlepszych. Pozostałe drużyny z naszego regionu, Górnik Łęczna i Lublinianka, zajęły odpowiednio 10. i 12. miejsce. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Kamila Cybulskiego z Lecha Poznań, a najlepszym strzelcem został Wiktor Lenart z Motoru Lublin, zdobywca 6 bramek.